Proszę. To jest pacjent Karpowski, panie profesorze. Proszę bardzo, niech pan wejdzie. Dziękuję, siostro. Proszę. Nazywam się Zubę. Karpowski, bardzo mi przyjemnie. To się jeszcze okaże. Proszę, pan siada. Mam zdjąć piżamę? Nie, oszczędzimy sobie tego widoku. Pali pan? Chętnie bym zapalił. Ja się pytam, czy pan w ogóle pali. No tak, tak. O zapaleniu mowy nie ma w tym stanie. To tak groźnie to wygląda? Czy pan jest inteligentem? W tej piżamie może nie wyglądam, ale jestem inżynierem, inżynierem magistra. Znaczy inteligencja techniczna. Chodzi mi o to, czy możemy mówić pewnymi skrótami, czy też musimy sobie wyjaśnić pojęcia od podstaw. Ja jestem pierwszy raz w szpitalu, wie pan. O Mozarcie. Słyszał pan? Tak, oczywiście. To jest ten... No. Kompozytor. Bardzo dobrze. I umarł przed 40. To samo Watteau, Chopin i kilku innych. I to naprowadziło nas na... To znaczy nie nas, bo nie zajmujemy się tym tematem, ale naukę w ogóle. Na trop pewnej teorii, którą potwierdził zresztą nawet Dante. Nieboska komedia. Boska komedia. Boska, dobrze. No, oczywiście, że boska. Też opowiadam takie rzeczy. Dante był lekarzem? Proszę nie przerywać. Otóż Dante w boskiej komedii, La Commedia Divina, pisze, że w połowie życia jakby zagubił drogę i znalazł się pośrodku ciemnego lasu. Dante? Co pan powie? Co zwróciło uwagę w tym fragmencie? No... Połowa życia, zagubienie drogi. Ciemność, las. Das Dunkel und das Wald. W przełożeniu na niemiecki. I to zgadza się z medycyną eksperymentalną. Kiedy człowiek w połowie życia zagubi drogę, już nie jest młody, ale jeszcze nie stary, już się nie wznosi, ale nie opada. I jeżeli czegoś nie osiągnął, już wie, że nie osiągnie. Jeżeli osiągnął, boi się, żeby nie stracić. I co wrażliwsze, konstytucje, na przykład wielcy artyści, nie mogą przeskoczyć tego progu. I teraz wracamy do Watteau. Mozarta. Chopina i tak dalej. Tak. Oczywiście pana to nie dotyczy. Ale zauważył pan być może ostatnie słowo, jakie wypowiedziałem? Watteau. Próg. Co, proszę? Próg. Połowa życia jest jakby sytuacją progową dla wszystkich. A połowa życia przypada przeciętnie na czterdziestki. Widzę, że się rozumiemy. Szpitale są pełne czterdziestolatków. Chorych na płuca, serce, nerki, wątrobę, nadkwasotę, niedokwasotę, drogi oddechowe i wiele innych paskudstw, których nie będziemy się bawić. A to wszystko razem jest refleksem ogólniejszego zjawiska, które nazywamy menopauzą. Jak to? Amerykański uczony, profesor Elliot Jacques, twierdzi, że menopauza dotyczy także i mężczyzn, u których jest groźniejsza w skutkach. I pan myśli, że ten mój zawał to... Ależ tak, oczywiście, że tak. To co pan mi przepisze? Są dwa wyjścia. Mówię skrótowo. Jesteśmy inteligentami. Umrzeć albo się zmienić. To pierwsze nie wchodzi w grę. Wiedziałem, że pan tak postanowi. Otwieramy nową serię. Goethe, Tycjan, Gauguin, Michałaj. Umarli. Tak, ale jako starcy.
Natomiast w momencie progu zmienili się. Tu nastąpił niesłychany rozkwit ich aktywności. Nie upadek, ale wzlot. Nie ciemność, ale jasność. Nie lat, ale bezkresna perspektywa. Właśnie po 40. Niech pan tylko porówna. Rzeźbę Dawida i sąd ostateczny. Tak, tak. I widzi pan wszystko jak na dłoni. No tak, no tak. Albo Gauguin. W wieku lat 39 rzuca Paryż, jedzie na Tahiti. Gauguin. Inny człowiek, inna paleta, inna tematyka, inna kompozycja. No tak, ale wie pan, ja jestem dyrektorem przedsiębiorstwa budowlanego, także moja paleta... Ależ także to nie ma nic jest... do rzeczy. Daję panu za przykład artystów, ponieważ są to przykłady jaskrawe. Chodzi mi o to, żeby pan zrozumiał zasadę. Pan się musi przepoczwarzyć. W przeciwnym razie zostaje nam alternatywa pierwsza, którą, jak rozumiem, pan odrzuca. Zdecydowanie.